Cześć, jestem Magda i jestem z Niemczech. Niemiec? Nie? Z Niemiec, jestem z Niemiec. Moje rodzice są z Polski, ale ja się urodziłam w Niemczech. Właśnie skończyłam szkołę aktorską, filmową w Kolonii. No i zagrałam już w kilka projektach. Na przykład w teatrze graliśmy Szekspira, albo grałam w takim historycznym filmie. I właśnie na końcu roku mieliśmy taki projekt. Był to film niemy w latach 20., 30. No i na czarno-biało. I było fajne zadanie, bo musiałam zagrać dwie role. I ta pierwsza rola była taka, no powiem, taki kopciuszek, a druga rola taka fajna dama, no i po prostu było fajne zadanie. No, lubię bardzo sport, gram w tenisa, próbowałam judo, w szkole robiliśmy też stunts, choreografię, karate trochę. No i lubię właśnie wypróbować nowe rzeczy. Byłam w Gdańsku w zoo, tam był taki park linowy i ja mam lęk wysokości, ale myślałam, dobrze, spróbuję to. No, poszłam do góry i pierwszy poziom jeszcze był ok, ale potem było takie zadanie, że trzeba było się spiąć i zjechać na tej linii, a na dole nic nie było. Nie, jakbym spadła, to koniec. I powiedziałam, nie zrobię tego. W końcu zrobiłam i było super, naprawdę super uczucie potem. No i lubię bardzo muzykę. Gram na saksofonie i uczę się na gitarze grać. Uczę się tańczyć i lubię pisać wiersze, pisać historie. Po prostu lubię wypróbować nowe rzeczy, eksperymentować. Dziękuję.